Cześć wszystkim! Cześć dziewczyny! Więc zacznę od tego, że moja jakże wspaniała siostra dziś wpadła na rewelacyjny pomysł. To ja. Wykonania kilku zdjęć na Instagram, ale nie w takim zaciszu domowego ogniska, a na zewnątrz. A chcę was tutaj poinformować, że... Jaką mamy temperaturkę? Minus 12! Tak, tak naprawdę zdjęcia miały być w tamtym tygodniu, ale jak wiecie, była Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tak. W niedzielę w Sochaczewie było pięknie, było słońce, był śnieg, aura była idealna, ale Bożena, pierwszy raz. Tak, pierwszy raz brałam w tym udział tak trochę bardziej konkretnie, poprzez to, że był zlot Fiatu 126P i tam zbieraliśmy pieniążki. Każdy, kto dorzucał nieważne ile, miał taką możliwość, żeby się na przykład Fiatem 126P przejechać, zrobić sobie zdjęcia, więc to taka fajna inicjatywa. Bardzo imponuje mi to, że chłopaki z sochaczewskich Fiatów tak fajnie uczestniczą w takich akcjach i ja się do nich teraz dołączyłam. I mam nadzieję, że ta nasza współpraca, może nie, to nasze wspólne działanie będzie trwało jak najdłużej i przez to, że wszyscy kochamy Fiaty 126P, będziemy mogli robić poprzez to, że je posiadamy, coś fajnego dla innych. Aha, ja tylko wam powiem, że te egzemplarze były naprawdę rewelacyjne. Rewelacyjne i też w bardzo fajnych kolorach przede wszystkim. Był jeden taki, który kojarzył mi się naprawdę z takim starym Fiatem 126P, bo miał taki kolor beżowo-szary, coś takiego, ale no najbardziej klasyczny, wiadomo, czerwony. Tak, ale pozdrawiamy serdecznie Pawła i Filipa. O, i w jakiś sposób chciałabym też powiedzieć, że będzie nam miło, jeżeli zaangażujecie się w komentarzach, jeżeli wasi rodzice albo wy sami macie jakiegoś malucha, tak? Albo mieliście, no to napiszcie, jaki to był kolor, bo u nas w domu jaki był kolor? U nas był biały. Tak. Biały, teraz mój jest czerwony, drugi, bo tego jeszcze nie mówiłam, ale w sumie mogę się teraz pochwalić, że jestem dumną posiadaczką dwóch Fiatu 126P. To już jest, ale ten drugi, jest jakby luksusowo, Bożena. Tak, ten drugi jest w fazie takiej przygotowawczej, ma być gotowy na moją 40. Wszyscy wiemy, że to jest dokładnie jeszcze 15 lat, więc się na pewno spokojnie z nim wyrobimy. Moja miłość jest tak ogromna, że mogłabym tych Fiatów mieć naprawdę bardzo dużo i nie mogę się już doczekać, ale tak, niedziela była piękna, zbiórka się w miarę udała, chociaż tak naprawdę chyba ta temperatura i ten śnieg trochę ludzi odstraszyła i też myślę sobie, że niektórych posiadaczy Fiatu 126P również, bo też spotkałam znajomego, który ma maluszka, przyszedł, wrzucił oczywiście do puszki pieniążki, ale stwierdził, że jego maluszek nie lubi zimna, więc pewnie tą większą grupą spotkamy się prawdopodobnie w sierpniu w Opolu, ma być jakiś lot, na który ja na pewno się wybieram. Więc jeżeli Bożena weźmie mnie do bagażnika, spokojnie, możemy jechać obie. Ja bym była wtedy operatorem, dźwiękowcem. Tak. I mogłabym tutaj siedzieć tak z boku i mieć taką mapę starą i ci mówić, w którą stronę masz jechać, co? Bez nawigacji. Tak, to będzie jechało tyle fiatów, że tam sobie na pewno poradzimy. Ja tylko mam nadzieję, że na takim większym zlocie będzie większa ilość kobiet, chociaż ja uwielbiam męskie towarzystwo. Zaraz, ale to ty byłaś jedną kobietą? Nie, jeden pan był jeszcze z żoną. Aha. Także nie byłam tam taka osamotniona, ale jako kierowca, jako właścicielka, jako chyba, no to byłam jedyną kobietą. Super. Ja nie wiem, dziewczyny, co się z wami dzieje, ale nie, czasami gdzieś zauważam na Instagramie, ostatnio znalazłam taką dziewczynę, która po prostu, ona działa jak mechanik, ona chyba wszystko potrafi w maluchu zrobić, ja bym bardzo chciała ją poznać. Właśnie nie wiem, czy ją zaobserwowałam, bo to było tak, wiesz, w przelocie w pracy. Dobra, nieważne, więc tak, były rzeczy, są rzeczy ważne i ważniejsze. Ja w zeszłą niedzielę zbierałam pieniążki w tą, za to pokutuję w ten sposób, że moja siostra po prostu wyciąga mnie, tatę minus 12. Zaraz będzie ci dupa marzła. Zobaczymy, słuchajcie, tak długo z wami rozmawiamy, bo Bożena chyba nie chce wychodzić. Bo też chciałam powiedzieć, że kiedyś zdarzyło się coś ciekawego i teraz mam ochotę o tym opowiedzieć. Nie, to jest najlepsze, że Renata do mnie wykonuje telefon, że tak, robimy zdjęcia, mówię, no fajnie, no to przyjadę do ciebie. Nie, to pojedziemy. I jeszcze mi mówi, załóż płaszcz. Słuchajcie, to jest płaszcz. O co prawda on ma 60% wełny, ale ja myślę, że te 60% wełny na ten moment mnie nie uratuje. Bo my, jak z Bożeną ostatnio rozmawiamy ogólnie o naszym kanale, to ja mam taką potrzebę, żeby te filmiki były już takie mniej kręcone w domu, a więcej po prostu, żebyśmy się ruszały i wychodziły, bo wiecie, my już się podczas tej pandemii po prostu w domu... Jak każdy. Tak. Więc zabieramy się. To każdy był bardzo długi wstęp. Tak. Zakładamy maski. Coś jeszcze powiedziałem, Renata, zlituj się. Zakładamy maski i
Jakie ciężkie do dzieła. Życie jest youtubera. No może wiesz, to leć sama, zrób jakieś zdjęcia. Okej. Okay. Pofotografujesz przyrodę. Może coś ciekawego, wiesz, muszę? Dobra. Tak. Słuchajcie, ktoś tu się przygotowuje do tego, żeby zrobić najlepsze zdjęcie na Insta. Ja w życiu nie płakałam na YouTubie, ale to będzie mój pierwszy raz. Gdzie ci jest najbardziej zimno? Pokażę ci. W tego palca, rozumiesz? W dłonie, tak? Nie, ja po prostu, słuchajcie, ja nie wiem, czy to w ogóle trafi na YouTube, bo Renata zaraz powie, a coś tam to może nie, ale ja po prostu chcę, żebyście wiedzieli, jak ja muszę cierpieć i jakim jestem twórcą cierpiącym. Zdjęcia w płaszczu, w takie zimno. Ja apeluję do was wszystkich, zostańcie w domach. Nie wystraszyła was pandemia, wystraszy was mróz. Jest po prostu cholernie zimno. Jesteśmy w Parku Żelazowej Woli, tu jest pięknie i warto tu przyjechać. Ja was wszystkich będę do tego zachęcała. Naprawdę. Namawiała. Tak, jest rewelacyjna kawa. Tutaj w środku jest wspaniała kawiarnia. No nie usiądziecie, ale kawkę, cappuccino, herbatkę. Naprawdę panie są przesympatyczne, ale jest wszystko na ten moment. Tu gdzieś brzdęka muzyka Chopina, ale ja myślę sobie, że na ten moment powinien grać tu przynajmniej skuter. Wiecie, ten niemiecki taki blondas, który po prostu miałoby się chęć, nie wiem, jakąś przytupane zrobić, a nie jeszcze do tego przygnębiająca muzyka. I Renata, jak ty się z tym czujesz, ty mnie tu wyciągnęłaś? Kurde, nie, jednak liczyłam, że będzie troszeczkę chłodniej. No i taka, i tak pochmurno dzisiaj jest, no. Chłodnie, cieple, już sama nie wiesz, co mówisz. A, przepraszam. Ci do głowy. Przepraszam, ale ja sobie jest... wizualizowałam w niedzielę, słuchajcie, muszę zmieniać ręce, nawet nie wziąłam rękawiczek, bo zaraz Renata powiedziała, no zdej mi rękawiczki, a wiecie, co mi teraz powiedziała, chciała mi robić zdjęcie? Weź trochę ten szalik rozluzuj, bo masz go tak, taka jesteś okutana. No więc tak, z naszych zdjęć naprawdę będą absolutne nici, bo Bożna jest już czerwona na twarzy. Tak, mam kożuchy w torbie. Aha. I tak myślę, że zaraz go na siebie narzucę. Nie, Renata, ja ci powiem tak, jesteśmy tutaj, warto się ruszać, warto spacerować, to jest wszystko, wiecie, kardio, serce, cholesterol, te sprawy, więc jak już tu jesteśmy, to sobie połazimy, może coś jeszcze ponagrywamy, ale zdjęć na Instagram, Renata, z tego nie będzie. Wyglądasz dziś pięknie, bo Renata jest w pięknej stylizacji, daj ten aparat. Zobaczcie, zobaczcie, mi kazała się ubrać w mój wełniany płaszcz, a z Kubana co ubra? Chodź tu bliżej, pokaż się. Mam na sobie tak, ciepłe buty, te buty. Czarne skarpety, nie wierzę. Załóż to już, nie rób wstydu. Tak tylko pokaż te... Jezu, jak zimno. Tak, buty, no. Mów dalej. Mam buty, spodnie, ale nie mam nic jakby pod spodem. Ciepły sweterek, kaszmirowy od Bożeny, rękawice, czapki, maseczka i kożuszek. Jest mi ciepło. Zabieraj to. Nie to, żebym się pchała tutaj na główną gwiazdę, ale... Dobra, więc co? Przejdziemy się, pokażemy chociaż trochę park. Więc nie będzie. Tak, naprawdę to są nasze próby na to, żeby wyjść z domu i nagrywać na zewnątrz. No. Naprawdę się staramy. Dam ci zaraz rękawiczki. Masz? Tak. Stoimy tu 15 minut, ja przebieram rękoma. I jak już lepiej? Po 20 minutach powiedziała, że ma tylko parę rękawiczek. Ale ja się naprawdę... Nie czekałaś do momentu, kiedy palce mi skostniały i odpadły. Dobrze, więc my się teraz przemieszczamy, ruszamy się dalej, tak żeby pokazać wam jeszcze tą piękną okolicę. Ja zapadam naprawdę ten kożuch. Okej, okay, a Bożna się przebiera. To będzie takie alamorsowanie troszeczkę. Zimna kawa. I tak naprawdę w taką pogodę, to jest rewelacyjne, bo kupujecie ciepłą kawę, która za chwilę staje się taką mrożoną, więc dwa w jednym. A po prostu tu jest jednak kilka osób, jak mnie zobaczą, wiesz co? I tak, wiesz, jak będą oglądały moje zdjęcia na Instagram, nie zrobione przez ciebie, tylko jak są takie, wiesz, prześmiewcze strony, jak ktoś się tak odpierdziela. Tak. Ja będę na takiej przez ciebie. Mam nadzieję, że przynajmniej tam zdobędę miliony lajków. Idę. Może będziesz u poszukiwacza w filmiku? Dobra. Chodź, zbieraj ten bandżur, no. Już idę. Co masz na swoje usprawiedliwienie? Tak, naprawdę chciałyśmy zabrać was, już mam maseczkę, przepraszam. Naprawdę chciałyśmy zabrać was no, na spacer, tak? Żebyście poczuły ten fajny klimat Żelazowej Woli, żeby wam było tak samo miło jak nam, ale naprawdę się nie udało. Jedyne, co mogę powiedzieć, rękawice to jest podstawa, co? Oddaję.
Znaczy, ja Ci wybaczam tylko dlatego, że wczoraj prezentowałaś mi tą przepiękną kaszmirową, granatową czapkę, której ja marzyłam. A to jest czapka z H&M-u, ja mam dokładnie, ale w kolorze takiej złamanej bieli, kaszmirowa. Powiedz, daje radę. Tak, czapka daje radę. Pomyśleć, że w domu mam kurtkę Massimo Dutti z naturalnym wypełnieniem, ale Ty poprosiłaś mnie o płaszcz. Więc wypiłyśmy przepyszną kawkę, śmiechu było co niemiara. I jaki morał w ogóle będzie miał ten filmik? Może też dogramy jeszcze w mieszkaniach, tak, jak będzie ciepło, więc cierpliwie czekajcie na morał, bo ja na pewno coś wymyślę, bo ktoś powie, po co to nagrywałyście, jak z tego nic nie wynika. Nie, to będzie jakieś przesłanie w tym filmiku. Pierwsze przesłanie było takie też, że no chciałyśmy wyjść, chciałyśmy przestać nagrywać w domu, chciałyśmy was gdzieś zabrać, tak? No ale się nie udało, ale to nie znaczy, że nie będziemy próbować. To nie znaczy, że świetnie się nie bawiłyśmy, tak, w sumie, tylko żeby z tego nie było, wiesz, jakiegoś po prostu naprawdę kata. Bożena chciała żelazówce rozstawiać koksowniki. Tak, ja myślę sobie, że dlaczego nikt nie pomyślał o tym? Przecież koksownik to jest tak fantastyczne urządzenie, które dawałoby takie ciepło i co kilka metrów można by się było trochę, wiecie, zatrzymać, ogrzać, a przy tym na przykład przy takim koksowniku, oczywiście z zachowaniem dwumetrowego dystansu, na przykład poznać kogoś, kto też w taką pogodę zdecydował się odwiedzić żelazową wolę. Powiem wam, że współczuję wszystkim dziewczynom, które rzeczywiście wstawiają na Instagramie z zewnątrz i na przykład na zewnątrz jak są zdjęcia i na przykład są rozpięte i nie mają szaliku. Ja to widzę i naprawdę, słuchajcie, podziwiam, robi mi się już coraz cieplej. Pomóż mi trochę, okay. Podziwiam. Gdzieś tam jeszcze... Kuźwa, przytrzasnęłam. Boże. Dobra, nie, nic się nie stało. I podziwiam tą determinację, natomiast ja już jestem i w takim wieku, i na takim etapie życia, że jak to by powiedziała nasza babcia, za Boga Ojca, nie ma mowy w ogóle, żeby się tak, nie wiem, rozhełtać i dawać sobie robić zdjęcia. Jedziemy do domu, zrobisz tak, herbatę ciepłą? Tak. Masz tak. Cukier? Zabieramy was w ciepłe miejsce. Ale masz cukier? Mam. Bo jak masz słodzić mi jakimś ksylitolem, nie wiem, miodem czy innym ciaciarajstwem, to nie jadę. W kostkach. A, cukier w kostkach, no to wiesz. A ja mam ciasto jeszcze. No i widzisz, można? Tak, to będzie miła współpraca. Jesteśmy już w domu. Zastanawiam się tak, będziesz się do mnie odzywała, czy tylko będziesz mówiła do widzów? Nie, będę, wybaczam Ci, no może każdy popełnia błędy, chciałaś dobrze, no może nie spodziewałaś się, że to będzie aż tak zimno. Tak. Było przy tym trochę śmiechu, mam nadzieję, że nie zakończy się to przeziębieniem. Morał i puenta, ale ja nie byłabym sobą, gdybym trochę nie ponarzekała, ponieważ jestem w trakcie zapuszczania swojej grzywki, co widać i co powoduje u mnie ogromny stres i ogromną frustrację. I... Szczególnie jak ściągasz czapkę, no bo normalne, że ta grzywka pod czapką układa się każdy włos w inną stronę. I tak czekam, wiecie, ja nigdy nie byłam taką osobą, która się, o Boże, włosy mi nie rosną, nie są takie długie, jak bym chciała. Nie, teraz chcę, żeby ta grzywka gdzieś była na takim pułapie, żebym już ale nie miała. Ale pomyśl, że teraz ten najgorszy okres, czyli właśnie taki na odrastanie, tak, jest to jest wtedy, właśnie kiedy ten... nosi się czapkę i kiedy ten, ale to jest po prostu denerwujące. Może gdybym była taką perfekcjonistką i takie miała umiejętności fryzjerskie, potrafiła coś w tym zrobić. Ułożyć. Natomiast kiedyś jak wychodziłyśmy od fryzjerki, to ona fajnie ci ją... No, ona naprawdę fajnie wyglądała. To powinnam ją porwać i teraz, wiesz, więźć, układaj grzywkę, bo po prostu jestem wkurzona. Dobra, nie, to jest kwestia kilku miesięcy, myślę, mam nadzieję. Myślę, że jeśli chodzi o tą fryzjerkę, to nie dałabyś rady jej. Nie, mocny charakter, fajny, ja lubię takie konkretne kobiety, także zdobyła moją sympatię, naprawdę, ale to, co ja teraz przeżywam, przechodzi ludzkie pojęcie. Ale przychodzimy jeszcze z jednym tematem, o którym tak, smutno nam mówić. I no dokładnie, nie wiadomo, nie, jest fajna. Nie wiadomo, jak to będzie u nas tak naprawdę wyglądało, bo informacje są takie, że Ciucholandy ze względu na ten towar, który jest przede wszystkim z Anglii, mogą przestać działać, co nas ogromnie smuci. No i mamy też jakieś plany jeszcze wybrać się do tego lumpeksu, dopóki one są czerne. Zobaczymy w ogóle, jak to będzie, bo znaczy, biznes lumpeksowy jest tak na to wszystko troszkę bardziej negatywnie, trochę bardziej takich ponurych barwach, ale słuchaj, takie są niestety przewidywania, prognozy, że tak jak się Anglia wycofała z Unii Europejskiej, to powiedzą, a basta, ciuchy, nie ma. Nie ma. Słuchajcie, u nas w Sochaczewie tych lumpeksów naprawdę jest sporo. Nie wiem, jak jest w waszych miastach, ale u nas naprawdę praktycznie na każdej ulicy jakiś lumpeksik tak. jest. Ale też te lumpeksy od pewnego czasu, tak jak nawet rozmawiam z dziewczynami, bo to nie jest tak, że ja bywam na każdej dostawie, teraz zdarza mi się to naprawdę bardzo rzadko, to no, słyszę te głosy. Słyszę te głosy, że ten towar jest rzeczywiście tak, coraz... coraz gorszy, coraz bardziej przebrany. No kiedyś, słuchajcie, kiedy my szalałyśmy na tych lumpeksach, no to rzeczywiście towar był no pierwsza fajny, klasa, pierwsza tak. klasa, dokładnie. A teraz coraz trudniej znaleźć coś fajnego i
no, nie zapowiada się to kolorowo. Ja mam nadzieję, że to kolejna jakaś taka informacja, która kompletnie się nie sprawdzi, bo wiecie, teraz tych negatywnych informacji, takich właśnie... które nas gdzieś tam zalewają, jest bardzo dużo. To jest po prostu teraz przerażający ten czas. Człowiek czasami, nie wiem jak wy macie, ale człowiek czasami naprawdę boi się odpalić wiadomości na Onecie, bo myśli sobie, Boże, znowu coś będzie, znowu jakieś... Tak, jest takich, dużo takich negatywnych, tym bardziej, że mamy też taką pogodę, która jakby... dołująca, bo jest ciemno, mało słońca, zimno, kiepsko z nagrywaniem. My też mamy czasami taki problem, że coś się rozkręcamy i nie wiem, niedziela, sobota, coś zrobiłyśmy w domu, no bo musimy ogarniać, bo normalnie w tygodniu pracujemy, więc zostaje i po południu spotykamy się i no... Jest szaro, ponuro, a też jakby doświetlać się tak sztucznie, wtedy widać każdą zmarszczkę, czego my chciałbyśmy uniknąć, pokazywać się jakby w takim naturalnym świetle, żeby to... Znaczy plany mamy, bo Bożena tutaj ma taki secret project, bardzo secret i bardzo dobry project. I miejmy nadzieję, że w ten przyszły weekend uda nam się go zrealizować, jeżeli chodzi o nagrywanie. Natomiast nie powiemy nic więcej. Absolutnie. W tym temacie nie powiemy nic więcej, bo tak naprawdę nie będziemy zapeszać, bo nie wiadomo, wiecie, my tych planów mamy dużo. Wychodzimy już i nagrywać na naszym kanale nie będziemy ulubieńców miesiąca, bo rzeczywiście nie jesteśmy w stanie wywiązać się z żadnych ulubieńców, bo jeżeli nic nowego nie kupujemy, dokładnie. Te sprawdzone produkty już Wam podałyśmy, a też żeby robić coś na siłę. Tak, jeżeli będę miała jakieś kosmetyki, to po prostu będzie jakieś... Ja mam tusz do rzęs, takie moje odkrycie ostatnio, naprawdę mam ten tusz, pokażę go na Instastory, jest rewelacyjny. Aha, ale to nie jest ten Yves Saint Laurent tusz? Nie. No bez przesady, Renata, no ja wiem, że no, może bida nie piszczy u mnie aż tak, ale decydować na tak drogi tusz, no nie bardzo. A ja wiem, ale... wiem, który to może być, okej, bo coś mi ostatnio mówi. Tak, że już teraz super. Mam, który to może być. Więc tusz do rzęs i to jest tak jak naprawdę, jeżeli chodzi o kosmetyki, wszystko. Podczas pandemii tych produktów do makijażu, no też mi się wydaje, trochę mniej się używa, no bo się nie wychodzi nigdzie, no nie? Kolorówka rzeczywiście nawet... Czyli ty nie budzisz się jak Krystal w Dynastii, po prostu już umalowana? No nie, 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 nie. To przykre. Nie. Ja na przykład mam takie marzenia, żeby też zacząć nagrywać jakieś filmiki, no bo wiecie, ja teraz jestem... najbardziej nakręcona jestem na ćwiczenia, to wiadomo. I Bożena wie na przykład, że nie może do mnie o którejś godzinie dzwonić, bo wtedy ja ćwiczę, albo ja odbieram, mówię, słuchajcie, teraz mam swoje ćwiczenia, więc nie mogę z tobą rozmawiać. I mam takie marzenie, stwierdziłam, że go zrealizuję, że jak już wiecie, będą sklepy czynne, to ja nie będę nic zamawiała przez internet, tylko sobie pójdę do przymierzalni, takie masz fantazje, no. I sobie coś kupię takiego do ćwiczeń w domu, że będzie mi z tym przyjemnie, bo ćwiczę po prostu w ubraniach, które wyciągnęłam z szafy, które nosiłam jeszcze latem, ale tak to będzie takie pomierzę sobie w przymierzalni. Pamiętasz, kiedy byłaś ostatnio w przymierzalni? Ja mam w lumpeksie. No ja też w lumpeksie, ale nie mówię o normalnym sklepie. Nie, a myślę, że ja już nie powinien zorganizować jakichś przymierzalni. Kobiety, ja wiem, jak teraz jest ciężko, macie, przymierzajcie. Brakuje nam wszystkim właśnie takich normalnych rzeczy. Brakuje nam tego, żebyśmy sobie poszły do kina. Tak, nawet... ale u nas już coś tam przebąkują, że to kino ma być otwarte, więc nawet wczoraj rozmawiałam z dziewczynami, że nieważne na co, to nie tak, musi być... Tak, właśnie ja też. Po prostu idziemy do kina. Już nie mówię, że tam chcę iść na Bonda, czy coś takiego, czy na jakiś taki, nie wiem, film z moim ulubionym aktorem, czy nie, coś takiego. Gacygal. Tak. Już nawet na kreskówkę bym poszła. No, na cokolwiek, po prostu, żeby wyjść, iść do kina. Mi bardzo brakuje restauracji, żebyśmy, nie wiem, sobie gdzieś zarezerwowały stolik, poszły, coś zjadły dobrego. Nic na wynos, po prostu iść, wrócić później do domu. Jakie jest moral, jaka to jest puenta tego filmu? Po prostu siedzimy i gadamy. Ale no, jakby dzielimy się swoimi przeżyciami, swoimi to nie jest stresami. Tak, to nie jest tak, że jesteście odosobnione, bo rzeczywiście mamy bardzo podobne i pewnie wszyscy marzenia teraz, takie naprawdę bardzo, bardzo przyziemne, proste. Przyziemne, ale też jakby, ja wiem, że ta sytuacja jest mega trudna, ale to też
najbardziej pokazuje nam to, żebyśmy te małe rzeczy zaczęli doceniać, no nie? Takie po prostu coś, co kiedyś przychodziło nam tak naturalnie, było takie ogólnodostępne. Teraz nam to pokazuje, że potrafimy za tym tęsknić i mam nadzieję, będziemy to bardziej celebrować i bardziej szanować ten czas wspólnie spędzony w większym gronie znajomych, bo na przykład gdzieś nawet, no, nawet w tej chwili, no, ja staram się na przykład nie spotykać w takim dużym gronie, no ale tak, już mi jest za tym tęskno. I kiedyś to było takie normalne. Tak. Kiedyś a teraz... Tak, obiecałyśmy sobie też wychodząc z parku Żelazowej Woli, że na pewno tam wrócimy, bo rzeczywiście zdjęcia, które tam robimy, no to jak jest słońce i tam jest piękna zieleń, naprawdę bardzo wszystkich gorąco zachęcamy, niekoniecznie w taką pogodę, ale rzeczywiście jak tylko zrobi się troszeczkę cieplej, to my obiecujemy sobie, że zabierzemy Wam tam, że my zabierzemy Was tam jeszcze raz i rzeczywiście na pewno coś dla Was nagramy. Bożena będzie nagrywała, może powiedzieć, możesz zdradzić, co to będzie za filmik, bo w poniedziałek będziesz coś nagrywała. W poniedziałek biorę się za nagrywanie, będę nagrywała z koleżanką, będziemy nagrywać filmik o naszych tatuażach, ponieważ ostatnio obie wybrałyśmy się na tatuaż, ja sobie zrobiłam dwa. Moja koleżanka kontynuuje nadal ten swój jeden tatuaż, jeszcze go nie skończyła, ale myślę sobie też, że to jest dobry pomysł, żeby je pokazać właśnie teraz, bo też już są wygojone, wszystko jest ok. Ja też zabrałam aparat ze sobą i myślałam, że nagram coś po prostu w studio, ale wiecie, jest pandemia, no sytuacja wygląda tak jak wygląda, nawet to wyciąganie aparatu z torby, nie, zresztą to też... Ja też szanuję pracę innych i myślę sobie, że kiedy jest ta osoba mocno skupiona, to takie coś mogłoby ją dodatkowo rozpraszać, a wiem, że tatuaż to taka rzecz, która pozostaje ze mną do końca, chociaż myślę, że Maćka by to nie rozpraszało, ale zostawmy to tak, jak jest. Poprosiłam koleżankę, czy ma taką ochotę, żeby w takim filmiku wystąpić i pokazać swoje tatuaże, bo jej tatuaże są mega ciekawe z tego względu, że są takie tematyczne. Takie tematyczne i takie jej, bo to nie jest coś, co ona przeglądała w internecie i stwierdziła, tak, to chcę mieć, to mi się spodobało, tylko to jest coś związanego z nią i moim zdaniem tak właśnie tatuaże powinny wyglądać, ale to tak naprawdę indywidualna sprawa. Ja chcę się z Wami tym podzielić i jutro wybieram się do koleżanki i mam nadzieję, że to wspólne nagrywanie pójdzie nam dość płynnie i że wszystko będzie ok, chociaż zawsze jest taki stres, no nie? No tak, jak ktoś nagrywa z Tobą pierwszy raz, to rzeczywiście może być tak, tak. Także takie na razie plany. Dobra, Renata, bo my za dużo będziemy gadały, bo tak... To też jest taka potrzeba, wiecie, co mi się wydaje, to właśnie przez tą pandemię, przez to wszystko, że ma się taką potrzebę... Wygadania? Wygadania i spotkania po prostu z ludźmi, a gdzieś YouTube daje taką możliwość. Pewno. No my mamy siebie. My mamy siebie, a tak naprawdę, no, ale myślę, że to i tak teraz trochę się poluzowało, gdzieś koleżanki już się spotykają, tylko jednak gdzieś ograniczają ilościowo jakby te spotkania, że nie w większych gronach, chociaż mam nadzieję. Słuchaj, będziemy kończyć. Życzymy Wam w tym tygodniu, czego, no ma być mroźno. Tak, żeby auta odpalały, żeby akumulatory Was nie zawodziły, żebyście żeby mieli PKP działało. MZK, PKP, Intercity, no co do samolotów, no to wiecie jak jest. I oczywiście problemy techniczne, nie byłoby się bez tego, więc jeszcze raz, kciukujcie, subskrybujcie, bo wiecie, że będzie nam ogromnie miło, trzymajcie kciuki za szybki porost grzywki, bo może zdarzyć się tak, że kiedyś odpalicie komputer, nie wiem, telefon, gdzie tam nas oglądacie, a ja tutaj po prostu... Nie, aż tak źle nie będzie, mówię Ci. Dasz radę. Po prostu zobaczycie, ale zobaczcie ile nie, już tyle dałaś radę, że absolutnie. O właśnie, ale będę jak ta, co się takiej pokazuje i tak pięknie śpiewa. Taka blondynka, co ta dziewczynka u niej. Sia, tak? Tak. Może tak. Tak, ona, ale to jest chyba peruka. Ja nie wiem, ale ona bardzo ma fajne piosenki i bardzo ją lubię. Okej.